powiedz, jak czujesz się na dzisiejszym wydarzeniu? Jak ci się tutaj w ogóle podoba? Co jest czarująco widzieć tutaj tak dużo silnych kobiet. Jak wiesz, moja kolekcja nazywa się Be Strong. Naprawdę jest super było. A właśnie, skąd czerpiesz inspirację na swoje kolekcje? Wiesz co, na ogół z otaczających mnie kobiet, tych najsilniejszych, uwielbiam patrzeć na kobiety otaczające mnie i to mnie motywuje do kolejnych tworzenia kolekcji. Była jakaś taka osoba w twoim życiu, która zaraziła cię tą pasją właśnie do projektowania? Wiesz co, nie kojarzę. Może troszkę mama. Ja zawsze marzyłam, żeby być projektantką. Odkąd pamiętam, przebierałam laleczki, później przebierałam siebie. Raz mi wychodziło, raz nie. Ale to były fajne, takie kolorowe lata. Uwielbiałam to robić. No teraz troszkę bardziej profesjonalnie do tego podchodzę, ale myślę, że nadal jeszcze raczkuję. A jakbyś mogła zdradzić widzom naszej telewizji takie swoje, może najbliższe plany pod względem tutaj właśnie projektowania, pod względem pokazów? Najbliższe moje plany, myślę, że będzie coś w grudniu, ale jeszcze nie chcę zapeszyć, ponieważ nie jest to jeszcze w 100% omówione. Na pewno w marcu planujemy Tygrysy Biznesu i wtedy będę już pokazywała swoją wiosenną, letnią kolekcję. Także są plany dalekosiężne. Fajnie, super. A powiedz, co przemówiło za twoją dzisiejszą stylizacją? Ja uwielbiam troszkę drapieżne stylizacje. Uwielbiam czerń. W butiku mam również kolory, ale powiem ci szczerze, zanim wprowadzę kolor, ja go testuję najpierw na czerni. Jak mi się spodoba, wprowadzam dopiero kolor. Także u mnie dominantą, nawet jeżeli nie wejdziesz do butiku i nie zobaczysz dominanty czerni, wejdziesz na zaplecze i tam będzie czerń.